Dzień dobry, Adam Kowalczyk, zapraszam na informacje. Dwór Opermana zostanie przekazany Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego. Pierwsze pomysły na zagospodarowanie nieruchomości już są. Dworek jest zabytkowym obiektem bardzo cennym pod względem historycznym i architektonicznym, tym samym wymaga natychmiastowej rewitalizacji. Przejęcie budynku na własność przez muzeum gwarantuje przywrócenie go radomskiej społeczności. Jest to typowy pałacyk miejski takiego miasta gubernialnego. W takich obiektach mieszkała inteligencja drugiej połowy XIX wieku, urzędnicza głównie. Obiekt bardzo cenny, właściwie jeden z ostatnich tego typu obiektów, no na pewno nie tej skali co Pałac Karszów, ale uważam, że warto go ratować. Według jednych przekazów specjalnie dla barona Opermana, kiedy został radomskim gubernatorem w 1856 roku, wybudowano śliczny pałacyk przy obecnej ulicy Okulickiego 9. Jerzy Sekulski w Encyklopedii Radomia twierdzi, że willę w drugiej połowie XIX wieku wybudował dla swojej rodziny urodzony na Litwie Józef Ignacy Zabiełło, kapitan wojsk carsko-rosyjskich. Zabiełło w 1849 roku kupił od Jana Schmidta stojący kilka metrów dalej browar, unowocześnił go i rozbudował. Tę wersję podtrzymuje rodzina Zabiełłów. Według niej Rosjanie zarekwirowali dworek rodzinie na mieszkanie dla nowo mianowanego gubernatora. Od 1937 roku mieściła się tu szkoła podstawowa imienia Stanisława Jachowicza, a w czasie okupacji niemieckiej powiatowa spółdzielnia rolniczo-handlowa. Budynek 1 lipca 1988 roku został wpisany do rejestru zabytków. Przez kilkadziesiąt lat mieściła się tu przychodnia psychiatryczna. Przez 10 lat nieruchomość przy Okulickiego Zarząd Województwa Mazowieckiego próbował kilkakrotnie sprzedać i wynająć. Teraz trafi pod opiekę Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Muzeum ma świetny pomysł zagospodarowania tego obiektu i wystaw tam towarzyszących. Natomiast też po dyskusji, za którą bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorom, doszliśmy do wniosku, że będziemy chcieli zasięgnąć opinii naszych mieszkańców Radomia i nie tylko, subregionu radomskiego. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju propozycje dotyczące funkcjonowania tego obiektu. Mam nadzieję, szanowni państwo, że to będzie taki też ważny element współpracy czy wsłuchiwania się w głos osób, które szczególnie żyją kwestią zarówno prezentacji muzealnych, ale i funkcjonowania takich obiektów. Procedura samego przekazania będzie trwała kilka tygodni, jednak decyzja została już podjęta. Ulica Wolność w Radomiu zostanie przebudowana. Nawierzchnia jest już w bardzo złym stanie, na co od lat skarżą się sami kierowcy, a także mieszkańcy. Ulica Wolność zostanie przebudowana. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach zapisanego w budżecie miasta radomskiego programu dróg lokalnych. Ta propozycja została wspólnie wypracowana podczas spotkania prezydenta z przewodniczącymi klubów radnych. Wkrótce będziemy mogli ogłosić przetarg. Mamy świadomość, w jakim stanie jest nawierzchnia ulicy Wolność. To jest bardzo zły stan. A ruch w tej części miasta jest coraz większy. Dlatego zdecydowałem, że przebudujemy ulicę w ramach zapisanego w budżecie miasta radomskiego programu dróg lokalnych. W ramach tego zadania ma powstać nowa nawierzchnia na ulicy Wolność oraz na tym fragmencie ulicy Warzywnej. Poza tym planujemy przebudowę wlotów w ulicę Inżynierską i Grochową oraz budowę nowych chodników. W ramach radomskiego programu dróg lokalnych jeszcze w tym roku miasto chce ogłosić przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę trzech kolejnych ulic Starej Woli Gołębiowskiej, Klfateckiej i Parzanowskiej. Ile z nich uda się zrealizować, będzie zależało od tego, ile środków pochłonie przebudowa ulicy Wolność. Być może z jakichś oszczędności jeszcze również radni zdecydują się tutaj środki w drugiej części roku przesunąć, tak aby jak najwięcej tych dokumentacji mogło powstać. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ma dokumentację projektową i pozwolenie na budowę ulicy Wolność. Wkrótce będzie mógł ogłosić przetarg na wykonanie prac. Nabór wniosków na Mieszkanie Plus ma ruszyć 12 maja. Rada Miejska na ostatniej sesji przyjęła nową uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków od osób zainteresowanych wynajęciem mieszkań powstających przy Tytoniowej.
Radni poparli zmiany w uchwale dotyczącej zasad przeprowadzania naboru w sprawie najmu mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus, którą, przypomnijmy, radni podjęli w grudniu ubiegłego roku. Jak poinformowano podczas sesji, nowy projekt uchwały powstał w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Wśród najważniejszych zmian jest m.in. usunięcie z zapisu uchwały kryterium dochodowego, które w pierwotnej wersji określało górną granicę dochodów gospodarstw domowych ubiegających się o wynajęcie mieszkania. Z informacji uzyskanych od spółki PFR Nieruchomości, jak i do tej pory we wszystkich projektach, w których nabór gminny jest przeprowadzony przy użyciu systemu, który został stworzony przez PFR, nabór ten stosowano wyłącznie elektroniczny i to w zupełności satysfakcjonowało wnioskodawców i sprawdziło się, stąd takie sugestie, żeby również w ten sposób przeprowadzić nabór w naszym mieście. Kolejna zmiana polega na wprowadzeniu zasady, że wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. W poprzedniej uchwale pojawił się zapis, że wnioski będzie można składać i papierowo, i elektronicznie. Jest to kryterium, które musi być umieszczone w uchwale Rady Miejskiej, jednak nieposiadanie tych książeczek nie dyskwalifikuje wnioskodawców do otrzymania mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus. Trzy dodatkowe punkty będą otrzymywali najemcy posiadający mieszkaniowy wkład oszczędnościowy gromadzony na książeczce mieszkaniowej wystawionej do 23 października 1990 roku. Usunięcie zapisów dotyczących miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Usunięcie tych zapisów ma za zadanie nieograniczenie dostępności mieszkań dla osób niespełniających kryterium dochodowego warunkującego przyznanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego dopłaty do czynszu. Czyli usuwamy taki górny próg dochodowy, ponieważ dolny próg dochodowy będzie i tak weryfikowany przez PFR Nieruchomości poprzez badanie zdolności czynszowej. Jak poinformowano na sesji, planowany termin uruchomienia naboru wniosków to 12 maja, natomiast miesiąc wcześniej, czyli 12 kwietnia, mają być znane stawki czynszów. Radom nie otrzyma żadnego dofinansowania w ramach trzeciej transzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto wnioskowało o pieniądze na rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego przy Tochtermana oraz na przebudowę ulicy Wolanowskiej. Do miasta nie wpłynie żadna dotacja, o jaką wnioskowały władze Radomia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Złożone wnioski dotyczyły rozbudowy SOR-u przy Miejskim Szpitalu i przebudowy ulicy Wolanowskiej. Nie przeszedł ani jeden, ani drugi wniosek. Decyzja rządu jest dla mnie ogromnym rozczarowaniem i to rozczarowanie pewnie również przełoży się na odczucia mieszkańców Radomia. Szczególnie niezrozumiałe jest dla mnie odrzucenie projektu przebudowy i modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego działającego przy naszym radomskim szpitalu specjalistycznym. Drugi projekt był równie ważny, przebudowa ulicy Wolanowskiej, czyli wlot do Radomia od strony Łodzi. To szczególnie ważny element tej siatki infrastruktury transportowej w kontekście budowy portu lotniczego Radom Statków. Samorząd Mazowsza w trakcie trzech edycji nie dostał żadnych pieniędzy. Po raz kolejny wnioskował o budowę nowego SOR-u na Józefowie. Ten wniosek po raz trzeci nie przeszedł. Po prostu draństwo, dlatego że 13 miliardów złotych w skali całego kraju. Walczymy z pandemią, chcemy wybudować SOR dla mieszkańców Radomia, wiedząc jakie są potrzeby zdrowotne mieszkańców. No a tutaj ani złotówki, ani nawet momentu jakiejś refleksji, zastanowienia się władz centralnych. To jest bardzo przykre. Łącznie ponad 24 miliony złotych dostanie powiat radomski i gminy powiatu, m.in. Głust, Przytyk, Wolanów i Jedlińsk. Środki zostały nie zostały przyznane dla Pionek, nie zostały przyznane również dla Kozienic, to akurat powiat kozienicki. Ale kto otrzymał te środki w ramach powiatu radomskiego? Szanowni Państwo, te środki otrzymał Jedlińsk, pan Kamil Dziewisz PiS. Te środki otrzymał Głust, pan Paweł Dziewit PiS. Te środki otrzymał Waldemar Trelka, powiat radomski, PiS. Można powiedzieć, że, a jeszcze przepraszam, oczywiście pani wójt Bzducha z Wolanowa, również PiS. To jest podział środków polityczny. W
pierwszej transzy Radom otrzymał 22 miliony złotych. Wtedy też prezydent Radosław Witkowski zapowiedział, że z tych pieniędzy zostanie przebudowana ulica Marii Fołtyn oraz powstanie żłobek na Borkach. W trakcie drugiego rozdania miasto otrzymało równie pokaźną kwotę, bo 30 milionów złotych. Z tych pieniędzy przebudowany zostanie wiadukt łączący ulicę Żeromskiego z Lubelską. Prezydent Radomia zarekomendował Radzie Nadzorczej Rewitalizacji odwołanie Włodzimierza Koneckiego z funkcji prezesa zarządu w związku z sytuacją, w której spółka padła ofiarą oszustwa i została okradziona na ponad 1,5 miliona złotych. Prezes rewitalizacji zostanie odwołany. To rozwiązanie Radzie Nadzorczej zarekomendował prezydent Radomia Radosław Witkowski. Rekomendacja prezydenta to pokłosie oszustwa dokonanego na szkodę spółki. Przypomnijmy, 1,534,000 złotych zniknęło z konta miejskiej spółki rewitalizacja. Do jednej z pracownic zadzwoniła osoba podająca się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego. W ciągu 4 godzin od 13 do 17 kobieta wykonała 25 transakcji. Ostatnich 5 zdążyła zablokować, kiedy zorientowała się, że mogło dojść do oszustwa. Pracownica na policję zgłosiła się jeszcze tego samego dnia, czyli 24 marca. Śledztwo w sprawie prowadzą policja i prokuratura. Po tym, jak pracownica przelała pieniądze na konto oszustów, została zwolniona karnie. Prezes rewitalizacji złożył też zażalenie do banku, w którym spółka ma rachunek. Jednocześnie prezydent na stanowisko nowego prezesa miejskiej spółki zarekomendował Roberta Rutkowskiego, dotychczasowego dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, który tę funkcję pełni od ponad 5 lat. Niewiele ponad 24 miliony złotych, w tym 14,5 miliona na kolejne etapy budowy szpitala w Pionkach, trafi do kasy powiatu radomskiego. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Radom podczas tego rozdania nie załapał się na żadne dofinansowanie. 14,5 miliona złotych dostał powiat radomski w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Za te pieniądze zostanie wykonany drugi i trzeci etap prac przy budowie szpitala powiatowego w Pionkach. Jak na razie prace idą zgodnie z harmonogramem. To jest inwestycja, która zakłada budowę dwupiętrowego pawilonu zachowawczego, gdzie będzie mieścić się oddział wewnętrzny i oddział rehabilitacji wraz z zakupem sprzętu, pierwszego sprzętu, który będzie wyposażeniem drugiego etapu. Budowę tego pawilonu chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć w ostatnich miesiącach 2022 roku. Chcemy zakończyć tą inwestycję, mówię o trzecim etapie, w 2023 roku na jesieni. Etap trzeci obejmuje modernizację budynku, w którym obecnie mieści się szpital, dla m.in. administracji, laboratorium, izolatorium oraz zakup sprzętu i wyposażenia. Obecny budynek został wybudowany w 1937 roku. To nie pierwsze wsparcie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, jakie otrzymał powiat. W poprzednim rozdaniu otrzymał 16,5 miliona złotych, 14 milionów pochłonął pierwszy etap budowy szpitala w Pionkach, a część przeznaczono na modernizację budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Chwałowicach. Tak duże rządowe wsparcie pozwala samorządowi powiatowemu uwolnić środki, które inwestujemy w przebudowę naszych dróg. I dzięki temu ten kilometraż dróg jest dużo, dużo większy i zakres dużo bogatszy. Będziemy też budować salę gimnastyczną przy liceum ogólnokształcącym w Pionkach. Zupełnie od ziemi, od podstaw salę za blisko 5 milionów złotych. Już złożyliśmy wniosek do Sportowej Polski, do Ministerstwa Sportu. Modernizujemy też budynek A, czyli tak zwane zielone pod szkolnictwo specjalne. W tym rozdaniu Radom nie otrzymał ani złotówki, choć wnioskował o rozbudowę SOR-u przy Miejskim Szpitalu i przebudowę ulicy Wolanowskiej. Samorząd Mazowsza również nie otrzymał dotacji na budowę nowego SOR-u przy szpitalu na Józefowie. Była to kolejna próba pozyskania pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na to przedsięwzięcie. No ale jak dawać pieniądze ludziom, którzy dają się okradać? No to po prostu strach dać dla Radomia pieniądze, bo one się gdzieś rozmyją. Jak będzie właściwy nadzór nad finansami w mieście i nad inwestycjami, to wtedy możemy porozmawiać. Województwu mazowieckiemu też było strach dawać na szpitalny oddział ratunkowy, panie pośle? Województwo jest bardzo bogate, ma miliardowy budżet i naprawdę stać ich na to, żeby utrzymać szpital radomski i dać na inwestycje. W ostatniej edycji Funduszu Inwestycji Lokalnych 10 milionów złotych trafiło do gmin z powiatu radomskiego. To wszystko w tym wydaniu wiadomości. Radomska Grupa Mediowa pragnie życzyć Państwu przede wszystkim zdrowych, ale też spokojnych świąt wielkanocnych. Za chwilę prognoza pogody, a po niej zapraszamy do wysłuchania orędzia wielkanocnego biskupa Marka Solarczyka. Do zobaczenia.